Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Nazywam się Ewa Zajączkowska, razem ze mną obecni są pan Waldemar Jan Rajca, pan Konrad Zerychta oraz pan Marian Madej. Ostatnimi czasy na forum ogólnopolskim bardzo głośno obija się echem sprawa Straży Miejskiej. Między innymi jest to sprawa Straży Miejskiej w Szczecinku, gdzie to Straż Miejska pobiła 20-letniego chłopaka za to, że nie chciał okazać dokumentów, czy chociażby we Włocławku, gdzie wyciekły nagrania Straży Miejskiej nakazujące, że tak powiem, wyrabiać pewną normę mandatów dziennie. No bo jak nie, no to wtedy strażnik miejski traci pracę. Tematem Straży Miejskiej zajmuje się teraz Kongres Nowej Prawicy. Chcemy tą Straż Miejską zlikwidować. I wczoraj zostało wystosowane pismo do pana prezydenta, zawiadomienie, które przytoczę. Uprzejmie informujemy szanownego pana Andrzeja Kosztowniaka, prezydenta miasta Radomia, o inicjatywie Kongresu Nowej Prawicy, której pełnomocnikiem jest Konrad Zerychta. Przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Radomiu. Inicjatywa powyższa jest popierana przez liczne rzesze mieszkańców naszego miasta, a Kongres Nowej Prawicy nie może pozostać obojętnym na potrzeby sygnalizowane przez Radomian. Drodzy Państwo, taka jest prawda. Ludzie skarżą się na Straż Miejską, ilekroć poruszamy ten temat, czy to w prywatnej rozmowie, czy na forum. Ludzie chcą likwidacji tej Straży Miejskiej, więc postanowiliśmy się wziąć za to na poziomie lokalnym. Przypominam, ilekroć tylko mówię o Straży Miejskiej, przypominam pewne dane. Otóż w 2013 roku Straż Miejska kosztowała Radom 4,8 miliona złotych plus do tego 1,2 miliona złotych w mandatach, co daje 100 tysięcy złotych mandatów miesięcznie. Czyli koszt Straży Miejskiej to 6 milionów złotych. My jesteśmy przeciwko tej jednostce i teraz zabieramy się za jej likwidowanie. Oddaję głos. Szanowni Państwo, tym razem jesteście świadkami poważnego bardzo potraktowania tematu. Nie ogólnie, że jest taka czy inna ta Straż Miejska, tylko kolega, który jest pełnomocnikiem, pan Konrad Piotr Zerychta, który będzie się zajmował całą organizacją, bo to jest olbrzymie przedsięwzięcie. To się komuś może wydawać, że to jest jakaś zabawa, ale to jest do zebrania 10% wszystkich mieszkańców Radomia uprawnionych do głosowania. Czyli to jest, liczymy, około 20 tysięcy podpisów. To nie są żarty, że tam zebrać 500 czy 100 podpisów, tylko mamy przygotowane już druki odnośnie likwidacji Straży Miejskiej i na tych drukach będziemy zbierać podpisy. Będzie można przyjść po taki druk do naszej siedziby, czyli na Struga 51 lub do drugiej naszej siedziby, naszego kandydata na prezydenta, na placu Konstytucji 6. Tam też te druki będą, będzie można je pobrać i będzie można przystąpić do zbierania. 20 tysięcy musimy zebrać w ciągu 60 dni według ustawy. Także widzicie Państwo, mamy tu wszystko udokumentowane i ruszamy tą całą sprawę zgodnie z prawem. To nie to, że robimy sobie jakieś tutaj żarty, tylko chcemy odpowiedzieć na to, jak tu pani Ewa powiedziała, na to, co Radomianie o tym myślą. Nie tylko Radomianie o tym myślą, o tej straży myślą źle. Wczoraj widziałem w TVP Info informację, taki sondaż, 92% Polaków nie chce Straży Miejskiej nigdzie, a tylko 8% chce. Rozumiem, że te 8% to są rodziny tych, którzy pracują w Straży Miejskiej. Ponieważ, Szanowni Państwo, odnoszę takie wrażenie, że jakoś policja mało się zajmuje sprawami, a Straż Miejska, która blokuje ludziom koła, prawda, wręcza mandaty, ustawia radary, wszystko jakoś przeciwko człowiekowi, który powinien z natury być człowiekiem wolnym i nie być przy każdej okazji represjonowany. To, co się stało teraz, telewizja jakoś wpisała się w nas, bo przecież my nie dlatego od dzisiaj ruszamy z inicjatywą zbierania podpisów, że wczoraj był wielki hałas w mediach, prawda, że tam pobito młodego chłopaka, bo nie miał dokumentów, może tam jakieś piwo otworzył czy coś, nie wiem. W każdym razie nie od tego jest władza, żeby człowieka represjonować. Przygotowanie tych dokumentów trwało ponad tydzień czasu. Także żebyście Państwo nie myśleli, że my, dlatego że telewizja, to my akurat też ruszamy. Po prostu tak się złożyło. Nieraz są takie miłe przypadki, które nagłośniły naszą sprawę, a my dzisiaj do tego przystępujemy. Po prostu nie potrzebujemy formacji w Radomiu,
która zajmuje się przeganianiem ludzi, którzy ciężko pracują, próbują coś sprzedać przy targu czy gdzieś, prawda, żeby cały czas kogoś przeganiać, karać mandatami i tych ludzi represjonować. Oni nienawidzą tej straży, ponieważ oni są cały czas, czują się represjonowani. I my chcemy spowodować, żeby się przestali czuć represjonowani. A jeśli chodzi o to, czy młodzi ludzie coś chcą się napić piwa, czy coś, no pytam się, a dlaczego młody człowiek nie może się napić piwa, siadąc i siedząc na ławce w parku? No, mnie to szokuje. No, dlaczego nie może się napić piwa? Nikomu nic złego nie robi, przychodzi straż, ściga, gania. Nieraz ta straż, tam takie filmiki są w internecie, jakiś człowiek, nie pamiętam nazwiska, zajmuje się nakręcaniem śpiących strażników i ciągle jakiś film umieszcza, oni gdzieś tam śpią w krzakach, gdzieś tam jakieś obok jezioro, prawda, oni tam śpią, mają jakiś radar, radar pracuje, oni śpią. Po prostu to jest taki rodzaj kabaretu. Uważamy, że to trzeba naprawdę się z tym rozprawić, bo to dalej tego być nie może. Jest tu w Radomiu 75 strażników, pobierają, no tutaj kolega przedstawi dokładniejsze dane, idzie to wszystko w miliony. Trzeba skończyć z tym marnotrawstwem i dać ludziom wolność. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj formalnie u pana prezydenta Andrzeja Kosztowniaka rozpoczęliśmy proces przywracania radomianom wolności. Chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić. Kongres Nowej Prawicy w interesie i w imieniu mieszkańców Radomia likwiduje Straż Miejską, żeby wzmocnić bezpieczeństwo. Żeby jeszcze raz to podkreślić. Kongresowi Nowej Prawicy zależy na bezpieczeństwie mieszkańców Radomia. My likwidujemy Straż Miejską, ale wzmacniamy policję. Chcę powiedzieć o takiej kwestii. Każdego dnia kilkanaście osób z różnych środowisk, czy osoby indywidualne, przychodzą do naszych biur. I to są biura tutaj mieszczące się tutaj u Państwa na Struga, jak i w biurze prezydenta miasta Radomia, kandydata na prezydenta miasta Radomia, pana Roberta Dębickiego. Przychodzą do nas, kochani, taksówkarze, przychodzą do nas kupcy, przychodzą do nas handlarze, przychodzą do nas radomianie i mówią, słuchajcie, jak wy nie zrobicie z tym porządek, to kto zrobi? I Kongres Nowej Prawicy jest to siła polityczna, która dla Radomia ma konstruktywne propozycje. Ja jestem po rozmowach w ubiegłym tygodniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem po rozmowach z kandydatem na prezydenta miasta Krakowa, panem Konradem Berkowiczem. I chcę Państwu zadeklarować, że na Radom czeka Kraków. Też chcę zadeklarować Państwu, że pan Stefan Oleszczuk, kandydat na prezydenta Szczecina, również czeka. Także Radom jest tutaj pionierem. Radomianie chcą się czuć bezpiecznie. Ja jeszcze może podkreślę tutaj parametry, o którym pani rzecznik Ewa mówiła i pan prezes Waldemar. Mianowicie w ubiegłym roku w ustawie budżetowej, słuchajcie, koszty bezpośrednie funkcjonowania Straży Miejskiej, która to, zaznaczam, Straż Miejska wchodzi w kompetencje policji, a przynajmniej próbuje, a przecież Straż Miejska nie ma kompetencji policji, czyli ją osłabia bezpieczeństwo. Otóż te koszty bezpośrednie sięgały kwoty 4 800 000 zł. Wyobraźmy sobie taczkę, słuchajcie, taczkę pełną tych pieniędzy. 4 800 000 zł. Gdzie policjanci praktycznie rzecz biorąc, być może moglibyśmy zainwestować, radomianie mogliby zainwestować w 2 patrole. Być może w 2 radiowozy, a być może w więcej. Jeszcze jedna kwestia tutaj skorelowana z tą kwestią bezpieczeństwa. Otóż Kongres Nowej Prawicy to jest jedyne ugrupowanie, które ma program niezmienny od kilkudziesięciu lat. Program gospodarczy i w innych dziedzinach. I my chcemy też wzmocnić struktury policji. Bo w policji też jest system, że jest być może za dużo urzędników. A naprawdę my jako radomianie chcemy się czuć bezpieczni. Dlatego my działamy w interesie bezpieczeństwa radomian. I teraz jeszcze, żeby zamknąć kwestię finansów. W ubiegłym roku 4,8 miliona złotych kosztowała nas funkcjonowanie tej Straży Miejskiej. Natomiast w samych mandatach dodatkowo była to kwota 1 161 tysięcy. I teraz jak wygląda ta sprawa mandatów? Wygląda to tak, że ja jeszcze pamiętam lat temu 10. Przykład miejsca na dworcu PKP, gdzie dworzec tęsknił życiem. Były budki, były kobiety czy mężczyźni, radomianie handlujący sobie tam z przysłowiową cielęcinką, wołowinką i szczypiorkiem. W tej chwili, słuchajcie, ja przyjeżdżam do Radomia po kilku latach i ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Dworzec umarł.
Dlatego jeszcze raz podkreślam, Kongres Nowej Prawicy nie działa przeciw, ale działa w interesie Radomian. Dziękuję za uwagę. My nie chcemy tego uporządkowanego miasta w sensie tym, że nigdzie nic nie wolno. My takiego miasta nie chcemy. My chcemy miasta, gdzie wiele rzeczy wolno. Wolno stanąć, sprzedawać, wolno robić to czy tamto. Bo to jest miasto umierające, jeżeli się reguluje wszystko i nigdzie nic nie wolno, tak jak tu kolega mówi o dworcu. No jest rzeczywiście to wszystko puste się robi, coraz bardziej puste. Miasto musi tętnić życiem. Miasto musi mieć ducha takiego, w którym każdy siebie odnajdzie. Nie może być tak, że wszystko uregulowane i tylko patrzymy, czy nas ktoś nie złapie. Ja już mam w tej chwili fobię, powiem Państwu, jadąc samochodem. Czy jedzie jakiś patrol, czy może jest to oznakowany, czy nie jest, czy 10 przekroczyłem. No po prostu muszę się cały czas pilnować, no w jakim ja mieście żyję. Pan Marian Madej, szef sztabu wyborczego mojej skromnej osoby oraz ekspert od Zielonej Strzałki, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o Straży Miejskiej, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam. Chciałem powiedzieć, że Kongres Nowej Prawicy bardzo mocno podkreśla sprawy wolności i powiem szczerze, że jak gdyby ta Straż Miejska jest dla mnie takim przykładem ograniczenia wolności. Wspomnę tylko, że od 90 roku liczba urzędników wzrosła od 159 tysięcy do 298. Kiedy państwo miało mieć mniejszy wpływ, to okazuje się, że taką armię urzędników powołało do życia. W czasach, kiedy miał jak gdyby wchodzić kapitalizm, miało wchodzić zarządzanie z Europy, które niby weszło, w sytuacji obecnej mówimy, że urzędnicy tak ograniczają naszą ludzi władzę co do swojej samorządności, że w zasadzie można powiedzieć, że wszystko zaczyna być reglamentowane, łącznie z kapitalizmem. Ja powiem taką rzecz, że ktoś obliczył, że liczba dokumentów, papierów sporządzanych przez tą armię urzędników sięga 50 tysięcy ton. To jest tak jakby 50 pociągów ktoś załadował papierem, drewnem, po prostu materiałem. Powiem szczerze, że 80 miliardów wydajemy rocznie na tych urzędników. To jest 2/3 naszej luki budżetowej. Panie Marianie, przepraszam bardzo, 80 miliardów rocznie wydajemy na armię urzędniczą. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że powiem Państwu, że kiedy w jakimś sensie wspomniałem po raz pierwszy na spotkaniu z panem profesorem Gwiazdowskim o Zielonej Strzałce, która też jest dla mnie symbolem wolności, to zostałem potraktowany jak człowiek nawiedzony. Ja chciałem powiedzieć, że tak jak Straż Miejska, tak i Zielona Strzałka jest symbolem wolności, którą reprezentuje Kongres i my wszyscy. Chcemy przywrócić ludziom prawo z warunkowego skrętu w prawo, który został nam zabrany jako jedna z wolności. Nie chcę mówić więcej, powiem tylko tyle, że Europa wprowadza u nas coraz to nowe ograniczenia przy pomocy naszych urzędników, a porównując liczbę papierów, które sporządza na przykład człowiek na Litwie i Łotwie w sprawie pomocy, to tam jest 2-3 dokumenty, u nas to jest w zależności od wielkości pożyczki czy dotacji, to sięga, niektórzy opowiadają, do wózka akumulatorowego papierów. Ja tylko na zakończenie powiem, że dziękuję Państwu za możliwość spotkania się i życzę, żeby ten nasz proces odbudowywania wolności rozpoczęty w dniu dzisiejszym promieniował na całą Polskę. Dziękuję. Pozwolicie, kochani, że jeszcze jedną kwestię dodam. Otóż ja dzisiaj Kongres Nowej Prawicy wystosuję do wszystkich sił politycznych w Radomiu oraz wszystkich kandydatów na prezydenta miasta tego naszego szlachetnego grodu i również do pana Andrzeja Kosztowniaka. I będziemy lobbować za bezpieczeństwem i tak jak z rozmowy, z wywiadu u pana Mariana Madeja mogę wywnioskować, tak jak widzimy, kochani, że ta inicjatywa to jest inicjatywa o przywrócenie wolności dla Radomian. To jest komplementarne. Likwidacja Straży Miejskiej, czyli wzmocnienie bezpieczeństwa, ale doprowadzenie do sytuacji, o której mówił pan prezes Waldemar Rajca, mianowicie doprowadzenie do sytuacji, że w Radomiu możemy handlować. Wolność dla handlu, wolność dla kupców, wolność dla przedsiębiorców. To miasto, to nasze miasto od pokoleń będzie tętniło życiem. I to miasto zapisze się w historii, tak jak zawsze. Dziękuję uprzejmie. Ostatnie zdanie, bo tu kolega poruszył sprawę
Unii Europejskiej. Nie wiem, czy Państwo słyszeli najnowszą dyrektywę płynącą z Unii, którą my zwalczamy, nie chcemy Unii. Chcemy, żeby Polska wystąpiła z tego kołchozu. Komisja Europejska wydała dyrektywę dotyczącą zanieczyszczania przez krowy w Bawarii pastwisk. No i w związku z tym jest teraz problem, jak rozwiązać to, żeby one nie zanieczyszczały tych pastwisk i podejrzewamy, że będą budowane jakieś takie toalety dla krów, jak one tam będą się załatwiały, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast można by było przejściowo im pod wymionami zbudować takie siatki czy coś. Pampersy dla krów. Pampersy, dobry pomysł. I żeby te krowy mogły nie zanieczyszczać tych pięknych pastwisk w Bawarii. Także widzicie Państwo, do jakiej głupoty posuwają się czerwoni komisarze, wymyślając tego typu głupstwa, które później skutkują jeszcze większą głupotą. Tak, ja jeszcze do uzupełnienia tu słowa pana prezesa. Ryba psuje się od głowy. To nie jest tak, że my, reprezentując głos Radomian, występujemy przeciwko komukolwiek. Otóż decyzja o powołaniu Straży Miejskiej w Polsce zapadła na najwyższym szczeblu. Więc my, przywracając wolność dla Radomian, przywrócimy wolność dla całej Polski.